Zapraszam na webinar Skyward Community. Skyward Community, twoja droga do wolności finansowej. Ja nazywam się Janusz Tomczak. W latach 1990-2020 prowadziłem własną działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 studiowałem marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem Skyward Community, natomiast w roku 2018 i przełomu roku 2019 ukończyłem szkolenie 3D Coaching Business, szkolenie, które zakończyło się nadaniem mi takiego statusu ambasadora Skyward Community. Oprócz mnie to szkolenie ukończyło jeszcze 7 osób z Polski, które należą do takiego grona liderskiego i my razem pod dowództwem i opieką naszej dyrektor pani Natalii Fujtak razem realizujemy cele i zadania wyznaczone nam przez zarządu firmy. W roku 1914 rosyjska fabryka słodyczy Enimen do swojego pudełka ze słodyczami dodawała taką kartkę kolorową z wizją przyszłego świata, jaki się będzie odbywał za 200 lat. Tam artysta science fiction namalował to, co się ma wydarzyć za blisko 200 lat. I widzimy tutaj, tak na tych rysunkach, że latające tam tramwaje, tam samoloty. I to nasz artysta przewidział w swojej wizji za 200 lat. Niemniej pomylił się o blisko 100 lat w tych swoich obliczeniach, dlatego że dzień dzisiejszy, wiecie Państwo, jak wygląda. Natomiast tutaj widzimy jeszcze u góry, na takiej eskapadzie, jak poruszają się pociągi, tramwaje w takiej górnej strefie, a na dole widzimy chaos, duży ruch, przerażenie ludzi. To wyprowadzenie tego transportu na drugi poziom było według wizji naszego tego artysty science fiction przewidywane za blisko 200 lat. A tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Widzimy tutaj stanówkę między USA a Meksykiem. Tysiące samochodów, które czekają w kolejce. Następnie takie drogi zakorkowane na Bliskim Wschodzie, w Bombaju. Wszędzie panuje, jak to mówią, ruch wielki i zakorkowania, także dosyć spory chaos na tych drogach. Niemniej dotyczy to nie tylko ruchu lądowego, mamy też podobną sytuację na morzach, oceanach i na rzekach. Tutaj setki, dziesiątki tysięcy kontenerów, które czekają w portach na załadunek statków towarowych i transportowych, a w głębi stoją i czekają w poczekalni nasze statki, które będą chciały być załadowane do dalszej podróży. Czyli spotykamy dwa pierwsze problemy współczesnego świata, mianowicie przeciążenie tras transportowych i ich zabezpieczeń, brak ich zabezpieczeń. Człowiek od dawna walczył i opierał się na naturze, buduje drogi, mosty, trakcje kolejowe. Niemniej natura nie ustępuje, człowiek jest uparty. I wynikiem tego prace, które wykonujemy, remontujemy, powodują to, że wiele tych naszych wysiłków jest po prostu niszczonych. Tak, na przykład stopy wodne, przez zasoby, zagniecie śnieżne, jak i na terenach pustynnych wybudowane drogi, pustynia nie poddaje się. Zarówno powietrze, to, że czerpiemy ogromne ilości naszych bogactw mineralnych z powierzchni ziemi, nie tylko, powoduje to, że mamy zanieczyszczone powietrze i to stwarza kolejne zagrożenie, czyli naszą ochronę środowiska i to, o czym myślimy dla przyszłości naszych pokoleń. To zdjęcie jest taką alegorią, przenośnią, bo takich lokomotyw już dzięki Bogu nie ma. Natomiast ja to przyrównuję do, proszę Państwa, do kominów fabrycznych, do hut, do naszych elektrowni i tym podobnych zakładów produkcyjnych. Ale to jest cena cywilizacji, z którą się musimy liczyć. Czyli kolejny problem do rozwiązania, problem dotyczący rozwiązania ochrony środowiska. Człowiek próbuje na wiele sposobów
unowocześnić transport, produkując na dzień dzisiejszy samochody elektryczne, ale to nie jest takie znowu proste rozwiązanie. Wielu producentów samochodów, którzy się liczą w tej chwili na rynku, już mają takie pojazdy w swojej ofercie, ale też jest tego drugie dno, moi drodzy Państwo, no bo prąd elektryczny jest przede wszystkim produkowany z produkcji węgla, gazu ziemnego, oleju napędowego, nafty, energii jądrowej, wodoru, a zaledwie tylko 2-3% odnawialnych źródeł energii. Próbujemy na różne sposoby wznieść się na drugi poziom, drodzy Państwo, budować drogi wyżej, ponad poziomem ziemi, żeby omijać takie trudności jak właśnie wąwozy, rzeki, lasy, żebyśmy mieli tą łatwość układania dróg. No ale nie jest to takie proste, z tego względu, że to jest bardzo materiałowo i czasochłonne i kosztowne. Tutaj mamy przykład takiej budowy drogi, takiego tramwaja z odrzuconą drogą nad rzeką w Niemczech. Widzimy, jaka to jest potężna konstrukcja stalowa. Moi drodzy Państwo, i ten sposób transportu na dzień dzisiejszy się nie przyjął. Jest to jeden z takich elementów, który można powiedzieć, że to jest tylko doświadczenie. Chińczycy, nasi partnerzy z Chin też próbują zrobić podobną rzecz, czyli odwrócić transport do góry nogami na drugi poziom, ale też tutaj widzimy, że to jest bardzo poważna konstrukcja, ciężka, z dużą ilością materiału i przez swoją skomplikowaną budowę nie uzyskała zastosowania w świecie powszechnym. Kolejnym przykładem jest budowa takich kolei górskich czy kolei gondolowej, które są wykorzystywane w małym zakresie. Ten transport jest wykorzystywany w takich miejscach lokalnych w razie potrzeby, na wzniesieniach, przejazdy przez drogi wodne, trakty wodne, ale to się różni tym, ten transport od pozostałych, że on jest albo na zasadzie mechanicznej pociągania lin, albo jednostka transportowa jest poruszająca i zewnętrzna. Ale na to wszystko znalazł odpowiedź jeden człowiek, nazywa się on Anatolij Junicki. Jest to osoba, która stworzyła całkowicie nowy projekt. Projekt, który w tej chwili dzisiaj Państwu przedstawiamy, czyli transport drugiego poziomu. Pan Anatolij Junicki, prezes United Strike Technologies CEO w Mińsku. Osoba, która ma ogromne doświadczenie, człowiek, który tworzy tą branżę i ten transport od blisko 40 lat. I on stwierdził takie następujące zdanie, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki to wizjoner, osoba, której na sercu i na duszy leży przede wszystkim ochrona planety i to, żeby przyszłe pokolenia żyły w zdrowym, świeżym powietrzu, żeby mogły się przemieszczać bezpiecznie, szybko i przede wszystkim tanio. Ta wizja artysty, którą widzieliśmy na tych zdjęciach, tych kolorowych obrazkach, drodzy Państwo, to już dzisiaj ma zastosowanie. On po prostu pomylił się w tylko 100 lat. Ale jest takie miejsce na Ziemi, w tej chwili w Marina Horce, gdzie ta wizja tego artysty została już w jakiś sposób urzeczywistniona. Oczywiście to jest wszystko w nowym wykonaniu, w nowych technologiach, gdzie wykorzystuje się do tego technologię napiętych strun. Człowiek już od dawna wykorzystywał struny w swoim życiu, między innymi do budowy instrumentów czy wszelakich materiałów budowlanych. I ta technologia nasza strunowa, proszę Państwa, oparta jest właśnie o taką technologię napiętych strun i te trakcje nasze kolejowe przenoszą te wszystkie nasze napięcia i transportujemy te nasze pojazdy, które są w tej chwili widoczne tu na zdjęciach. To są pojazdy, które poruszają się w różnych wielkościach, w różnych prędkościach i z różnym natężeniem. Widzicie tutaj doskonale tą strunę, gdzie cieniutko, ona jest praktycznie jak pudełko zapałek, przenosi takie ogromne pojazdy, które mogą
przewieźć do 14 osób na swojej powierzchni. Kolejny przykład wykorzystania naszej technologii to są tak zwane wanty, które stabilizują tak jak podpory mostu. Widzimy ten rozstaw, który my możemy rozstawiać między od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, a na stężenia tych konstrukcji są do 5 km. Tutaj na naszych strunach poruszają się pojazdy, które są samoistne, samonapędzające się, bo one mają silniki i sterowane są przez najnowszą technologię na świecie, bo opartą o technologię blockchainową. To zdjęcie jest fotomontażem i widzimy tutaj sposób wykorzystania i przemieszczania się osobowego transportu w stosunku na przykład do mostu współistniejącego. Tak wygląda konstrukcja w zależności od wykorzystania transportu, czyli mamy przede wszystkim nasadę szyny, która jest stalowa. Te nasze pojazdy poruszają się też również stalowymi kołami, czyli nasada stalowa, później obudowa tej szyny, tak zwany korpus, struna, która jest napięta, naciągnięta i zespawana pod wysokim napięciem. Taką informacją kluczową jest to, że te nasze wszystkie trakcje, drodzy Państwo, nie mają żadnych delatacji, to wszystko jest tak zespawane, tak skonstruowane, że to jest jednolita konstrukcja. W środku znajduje się wypełnienie betonu, który jest opatentowany, w ogóle te wszystkie nasze technologie są opatentowane, który ma za zadanie raz, że wypełnienie tej szyny, dodatkowo konserwuje nasze struny i pochłania ilość hałasu, która jest wytwarzana podczas jazdy. Ja miałem okazję jechać takim pojazdem, muszę Państwu powiedzieć, że wrażenie jest naprawdę niesamowite. Głośność tego poruszania się jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. My, wykorzystując budowę naciągniętych strun, mamy możliwość budowania w przenajróżniejszych, proszę Państwa, miejscach, gdzie topografia terenu nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, bo dla nas nie jest żadną trudnością budować tam, gdzie są rzeki, wzniesienia, pagórki, góry, bagna, jakieś miejsca, gdzie są zlodowacone, dlatego że my przede wszystkim budujemy na słupach, które są później stężone naszą konstrukcją sztywną, półsztywną albo lekką, z naciągniętą struną, a gdzie naciąg tych naszych konstrukcji nawet jest do 5 km. Także jeżeli chodzi o te właściwości, nie mamy sobie równych i drugich na świecie. Tu mamy przykład wykorzystania tych naszych trakcji, czyli mamy konstrukcję sztywną, półsztywną i uginającą się i w zależności do jakiego transportu będzie to wykorzystywane, tak jest również zastosowany szereg tych naszych rozwiązań, ale wszystko oparte jest, jak mówię, o budowę strun i niezależnie czy to jest konstrukcja sztywna, półsztywna czy lekko uginająca się, każda jest działa na podobnym zasadzie. Przykład kolejny, to już jest realne zdjęcie wykonane w Marina Horce, to jest nasz poligon, to jest miejsce, w którym testujemy naszą technologię. Widzicie tutaj Państwo pojazdy, które poruszają się na tej trakcji półsztywnej i uginającej się. Miałem okazję się tym przejechać i wrażenia są naprawdę niesamowite. Następna konstrukcja, tak zwana kratownica, to jest ta konstrukcja sztywna. Ona ma tą dodatkową zaletę, że na niej można przewozić transporty, które są zarówno szybkobieżne, takie i miejskie i lekkie, natomiast ona równie dobrze służy do przewożenia transportów towarowych. I my na tych konstrukcjach możemy nawet osiągnąć prędkość do 500 km na godzinę. U góry widzicie Państwo tam taki pojazd, on się nazywa Unilot. On osiąga prędkość przewidywaną do 500 km na godzinę. W tej chwili mamy przetestowaną prędkość na poziomie około 100 km. Z tego względu, że ta trakcja, którą tu widzicie Państwo na zdjęciu na naszym poligonie, ma około kilometra i nie można takiej prędkości rozwinąć. Niemniej te obliczenia wszystkie, które zrobił Pan Iwnicki z inżynierami, powodują to, że ten pojazd będzie jeździł z takimi prędkościami. Mamy to
już podpisaną umowę na budowę takiej trakcji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i dostaliśmy tam od władz Arabii Saudyjskiej taką działkę, na której będzie można budować ośrodek takiego 50 km i tę trasę przetestować. Będzie ona obsługiwana w stolicy tego kraju, w Abu Dhabi. A żeby uzyskać taką prędkość obliczeniową, jak tutaj mówi się, na poziomie 500 km, to potrzebna jest trasa minimum 27 km. Wszystko za sprawą tego tutaj pana, Anatolija Junickiego, który nad tą technologią pracuje od blisko 40 lat. Człowiek, który ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o budowę, konstrukcję maszyn. To jest inżynier, konstruktor. On we wczesnych latach młodości pracował również na Bajkonurze. Wyjaśnię, Bajkonur to jest taka rosyjska NASA i on tam pracował przy konstrukcji i budowie rakiet tych takich kosmicznych. Pan Junicki stworzył tą technologię, opracowywał ją, no i w tej chwili my jako przedstawiciele handlowi, a także jako inżynierowie staramy się ją wprowadzić na całym świecie. Mnóstwo prac naukowych, certyfikatów, proszę Państwa, to wszystko zawdzięczamy panu Junickiemu. Czyli mamy takie cztery główne problemy, które na dzień dzisiejszy dotyczą współczesnego świata i transportu. Przede wszystkim te ogromne przeciążenie tras, no bo ile można tych dróg jeszcze budować, zabezpieczenia, no próbujemy, natura daje o sobie znać i nie tylko. Zanieczyszczenie środowiska, które jest poważnym problemem, bo to wszystko wiąże się z tym, że my żyjemy w tym świecie, ale po nas jeszcze przyjdą następne pokolenie, które również powinny i muszą korzystać z tego świata w jak najlepszym wykonaniu. I wysokie zużycie energii, które jest, drodzy Państwo, no niewspółmierne do tego, czym na dzień dzisiejszy żyjemy. Jak teraz my możemy wykorzystać tą naszą technologię i te wysokie zużycie energii? No przede wszystkim przez budowę jakichś silników, które tam zużywają mniej. To jest sprawa oczywista, ale tutaj musimy też wziąć pod uwagę fakt, że przy dużych prędkościach głównym problemem zużycia paliwa jest przede wszystkim opór aerodynamiczny. Jak zobaczycie to na następnych wykresach, proszę sobie zobaczyć, że tutaj w naszym transporcie, który jest nad poziomem gruntu, czyli on nie ma tego oporu przyjdzenia, my możemy uzyskać genialne, wprost kosmiczne współczynniki, jeżeli chodzi o opór powietrza. I tutaj mamy obliczenie dla naszego Unilota, proszę Państwa, gdzie mamy współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,065. Natomiast samochody, te, którymi się poruszamy, mają CX04, natomiast formuła pierwsza maksymalnie, co osiągnęła, to 0,2. Także w tym względzie jesteśmy wprost bezkonkurencyjni, a jeszcze to, że mamy tak popływowe kształty i tak niesamowicie aerodynamiczne, powoduje to, że jesteśmy pionierami na świecie. Równie dobrze pokazuje to następny przykład. Tutaj mamy pokazane nasze dwa pojazdy, Unibusa i Unilota. Proszę Państwa, i zobaczcie, co to powoduje przy tym współczynniku, że nasz Unibus mogą zabierać 14 osób na swój pokład. Przy prędkości 100 km na godzinę zużywa tylko 0,12 kg albo litra paliwa przy osobie na 100 km. Natomiast nasz Unilot, proszę Państwa, który ma współczynnik 0,065 przy 6 albo 8 pasażerach, bo w takiej w tej chwili mamy w ofercie, przy prędkości 100 km na godzinę zużywa tylko 0,93, a to jest porównywalny transport do transportu samolotowego. Jakże tani, jakże ekonomicznie wyglądający i przede wszystkim bezpieczny. I tutaj kolejny przykład pokazania, że ta technologia działa, że na tej strunie, takiej cieniutkiej, jak zaledwie dwa pudełka zapałek, bo tak jak widzicie Państwo, te dwie struny, które może poruszać się taki pojazd z takimi prędkościami i to jest wszystko bezpieczne. I najczęściej zadawane pytanie brzmi, w jaki sposób jest zapewnione bezpieczeństwo pasażerów podróżujących na ziemi. Otóż mamy tutaj schemat,
pokazane, jak wygląda zabezpieczenie, czyli koło silnikowe, które się porusza po tej stalowej szynie i system antywykolejowy. To wszystko, proszę Państwa, uzyskało najwyższe certyfikaty, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa zarówno dla ludzi, zwierząt i ładunków transportowych. I tu przez to, że wykorzystujemy tę technologię, my opracowaliśmy mnóstwo, proszę Państwa, patentów i mamy dopuszczenia do ruchu w wielu, wielu krajach w tej chwili na świecie. Ale to wszystko, co do tej pory żeśmy pokazali, to jest tylko cząstka tego, jak to wygląda w stosunku do przyszłych inwestorów, bo przy dzisiejszym, drodzy Państwo, ruchu samochodowym, przy dzisiejszym stopniu naszej cywilizacji i rozwoju, budowanie dróg to przede wszystkim ogromne koszty i przedsięwzięcia, które się wiążą, jak widzicie, z przesuwaniem jakichś ogromnych maziemi, wycinką lasów, często nawet przebudową dróg wodnych. Nierzadko zdarza się, że na naszej drodze musimy również wybijać i wysadzać trakty jakieś tam skalne. I proszę zobaczyć ten schemat tutaj kosztów, kapitału, zużycia energii, jak Skyway wygląda na tle dzisiejszych systemów transportowych i konkurencji. To, co inwestorów interesuje najbardziej, moi drodzy Państwo, czyli koszt kapitału. Skyway to jest to wszystko zaznaczone, co jest na zielono. Dzisiaj budowa 1 kilometra drogi Skyway to jest poziom od 3 do 8 milionów dolarów za kilometr. Jeżeli weźmiemy tutaj naszą konkurencję, widzimy, że tutaj naprawdę jesteśmy przodujący, ale już jeżeli weźmiemy na przykład budowę metra albo kolei bagnetycznej, gdzie koszty są w granicach 150 milionów dolarów, to jest po prostu cena kosmiczna. Koszty operacyjne w tym względzie też Skyway tutaj wyprzedza konkurencję. Koszty zużycia energii to jest to, na czym pracuje pan Unicki od lat, żebyśmy byli energooszczędni, bo my przede wszystkim nasz transport zaliczamy jako transport ekologiczny. No i przepustowość. Drodzy Państwo, mamy coś takiego, czego konkurencja i obecne środki transportu nie mogą zapewnić, bo my przy wybudowaniu naszych trakcji będziemy mogli przewozić do 50 tysięcy kilometrów albo nawet powyżej 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Zanieczyszczenie środowiska to jest to, co mówiłem wcześniej, nad czym pracujemy i tutaj jesteśmy bezapelacyjni, dlatego że my przede wszystkim wykorzystujemy energię, którą używamy do naszego poruszania naszych pojazdów, to przede wszystkim energia odnawialna, czyli z wiatru, słońca i ze spalania śmieci i nieczystości. Jeżeli chodzi o skalę wypadkową, to tutaj mamy najniższy wskaźnik na świecie, dlatego że my jesteśmy na drugim poziomie, drodzy Państwo, gdzie nie ma korku, gdzie nie ma natężenia ruchu, gdzie wszystko u nas, cały ruch jest sterowany za pomocą technologii blockchainowej, to jest wszystko sterowane komputerowo. I tu mamy nad tym największą kontrolę, jaką mają w tej chwili ze wszystkich transportu. Dodatkowo mamy jeszcze, drodzy Państwo, taki opatentowany system płotów, który zabezpiecza naszą kolej w miejscach takich przejazdowych, jakieś tam drogi, jakieś tam wody i inne historie temu podobne. Mamy w tej chwili wybudowane w naszych zakładach, drodzy Państwo, 11 typów pojazdów. W tym mamy 7 pojazdów osobowych o różnej konfiguracji, z różną możliwością zastosowania. Od takich super lekkich. Od super lekkich, jak Unii, to jest taki pojazd spacerowy do wykorzystania w takich ośrodkach jak jakieś zoo, parki rozrywki, do już super, super naprawdę pojazdu tego Unibus U4365, który uzyska prędkości w granicach 500 km na godzinę. Proszę zobaczyć te kształty, tą motywowość. To są wszystko pojazdy, które są tak, jakbyśmy je żywcem przenieśli z ery kosmicznej. I to też w dużej mierze się zgadza, no bo pani Łucki był konstruktorem rakiet, więc wie, jak to powinno wszystko wyglądać.
Bardzo ważną dziedziną w naszej firmie jest również transport towarowy. Te Unikonty to jest projekt i produkt, który zaprojektowany został 2 lata temu z myślą o, przede wszystkim o rynku arabskim, bo to było jednym z takich zapytań naszych partnerów, czy taki transport też jest przewidziany. I to w krótkim czasie nasi inżynierowie wykonali razem z panem Linickim. Następne typy to jest do przewozu materiałów sypki, jakieś źródło żelazo, to są te Unitraki 4171. No i transport, proszę państwa, do przewozu towarów do 2 ton. To są wszystko oczywiście pojazdy samobieżne i przy wybudowanych trakach one mogą samoistnie dojechać nawet na odległość do 10 tysięcy kilometrów. Tu mamy zdjęcie takie fotomontażu. To jest kolejny przykład wykorzystania tej naszej technologii, że ona jest tam wszechstronna. Otóż, moi drodzy państwo, górą na tej naszej konstrukcji sztywnej możemy przewozić na przykład transport taki kontenerowy albo ten szybki, a dołem spokojnie może podróżować sobie pasażerowi, którzy będą się przemieszczali z miast albo w transporcie miejskim, albo śródmiejskim. Natomiast kolejnym bardzo dobrym wykorzystaniem naszej technologii przykładem jest zbudowanie takiej trakcji do przewozu materiałów sypkich czy towarowych, tak zwany system morski, z którym wychodzimy. Możemy wyjść nawet do 25 km w głąb morza bez potrzeby budowania portów czy doków. I takie projekty również mamy w swojej ofercie, jest na nie ogromne zainteresowanie. Wielkim takim wzięciem ten projekt i odzewem uzyskał ogromną aprobatę na rynku, proszę państwa, w Indiach, z tego względu, że Indie to jest taki wielki półwysep, a tam są tylko 2 takie znaczące porty, więc to rozwiązanie mogłoby w dużej mierze przyspieszyć, usprawnić i sprawić, że ten transport towarowy by przebiegał lepiej, szybciej i dużo, dużo taniej. Cała nasza praca, zarówno biur projektowych, jak i wszystko, się dzieje w naszych zakładach produkcyjnych. Drodzy państwo, nie może się odbyć bez tego, żeby to się działo bez jakichś kontroli. Dlatego w roku 2018 w lutym firma uzyskała dokument, który jest dokumentem takim bardzo istotnym na rynku towarowym i w świecie biznesowym, czyli certyfikat ISO 9001-2015. Ja sam prowadziłem firmę swego czasu, która miała taki certyfikat i wiem, jaki to jest wysiłek i jaka to jest odpowiedzialność uzyskanie takiego dokumentu, ale to powoduje to, że proszę państwa, tam wszystkie procedury muszą być zachowane i dalej to nam daje przepustkę do tego świata biznesu, że jesteśmy na nim liczącym graczem. Firma ma w tej chwili 83 patenty w 18 krajach, począwszy od Chin do Stanów Zjednoczonych, a to wszystko po to, żeby nasza technologia była chroniona, drodzy państwo, i za nią uzyskujemy też mnóstwo nagrod na całym świecie. W ubiegłym roku dostaliśmy też taką nagrodę w Gdańsku, to był taki transport, za transport nasz towarowy, Orły Biznesu, bodajże tak się to nazywa, tę nagrodę. W naszym biurowcu, drodzy państwo, w Mińsku, ten kolorowy budynek, który tutaj widzicie, daliśmy go do użytku, firma go oddała do użytku w ubiegłym roku. Jeszcze na początku ubiegłego roku byliśmy rozliczeni w kilku miejscach na terenie Białorusi. Natomiast ze względów przede wszystkim ekonomicznych, ze względów, proszę państwa, takich chroniących nasze interesy i to, żeby usprawnić dodatkowo naszą pracę, zostało to wszystko przeniesione do jednego budynku. To jest w tej chwili budynek, który jest własnością firmy. Tutaj mieści się około 80 biur projektowych i konstrukcyjnych, które pracują w różnych branżach, zarówno branży transportowej, branży, która zajmuje się ekodomami, miastami linearnymi i produkcją gleb uprawnych tego humusu, z którym w ubiegłym roku wystartowała firma. Do tego należą jeszcze nasze zakłady produkcyjne. To jest jeden z zakładów pokazany tutaj na fotografii.
którym pracują specjaliści najwyższej klasy, proszę Państwa, inżynierowie, konstruktorzy. Mamy maszyny, które są z najnowszych technologii. W ubiegłym roku dotarła pod koniec roku do nas też kolejna taka druga obrabiarka do produkcji naszych kół. I pamiętam wywiad takiego pana Junickiego z chyba marca tego roku, jak opowiadał, że zdążył jeszcze przed tym kryzysem i cieszył się, że zostało to uruchomione, wdrożone do naszych zakładów. Ponadto produkcja podzespołów i całych pojazdów, a także tego poszycia z tych materiałów kompozytowych, to jest, proszę Państwa, niebywała historia i technologia, bo to jest technologia tych materiałów wytwarzanych w technologii próżniowej. To jest technologia kosmiczna, w takich warunkach jak takie technologie kosmiczne, materiały. Ona jest bardzo odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, uderzenia mechaniczne i mamy nawet bardzo dobre wyniki, bo była testowana przy wybuchu granatu i nasza konstrukcja poradziła sobie z tym doskonale. Rok 2019, na tym slajdzie widzicie Państwo miejsce naszej certyfikacji. Miejsce, w którym pokazujemy naszą technologię zarówno naszym partnerom, jak i delegacjom, które naprawdę jeżdżą i przyjeżdżają tutaj z całego świata, żeby zobaczyć, jakie możliwości i co mogą zyskać, wprowadzając technologię transportu strunowego. Mamy w tej chwili wybudowane 6 tras, zarówno dla pojazdów osobowych, jak również dla wykorzystania tych pojazdów takich towarowych. Teren jest już bardzo dobrze zagospodarowany. Ja jeżdżę tam od 3 lat cyklicznie. Z każdym rokiem wygląda to coraz lepiej. Na terenie Ekotechnoparku, oprócz tych tras naszych testowych, jest również stacja dokująca, przystanek, w którym znajduje się również Muzeum Skyway. Bardzo ciekawe miejsce, w którym można zobaczyć historię, jak do tego wszystkiego doszliśmy. Oprócz tego są jeszcze takie instytuty, w którym wykonuje się próby produkcji i pracuje się nad produkcją tej gleby, tego humusu, i miejsce do testowania, takie siłowniki technologii naszych kół, bo pan Junicki na jednym z festiwalu powiedział, że na produkcję lokomotyw i kół robili po 100 lat, oni to testują, a my nie mamy czasu, musimy się spieszyć i mamy własne miejsca, gdzie takie rzeczy się sprawdza i certyfikuje. Ale to już, proszę Państwa, jest realność. To, co widzicie na tych zdjęciach, to jest właśnie pokazane, jak nasza technologia wygląda na dzień dzisiejszy, jak realizujemy, jak pokazujemy ją światu. Tu mamy na pierwszym slajdzie górnym ten lekki pojazd, ten dwuosobowy dla tych parków rozrywki. On też ma być traktowany jak taka w przyszłości prywatna taksówka własna. Poniżej system wykorzystania transportu tego do materiału budowlanych, sypki, łącznie z takim taśmociągiem. To wszystko można zobaczyć, jak to pracuje, jak to wygląda. A w głębi, proszę Państwa, są posadzone drzewa, rośliny, krzaki. Te drzewa dosyć, to jest taka ciekawostka dla tych osób, które nie były jeszcze w Marina Horce. Mają tabliczki dla inwestorów, którzy kupili swego czasu udziały w wysokości 5000 dolarów. Mają takie drzewo imienne, krzaki również. Ale to jest nie po to, żeby tam, żeby, drodzy Państwo, nam rosło ego, żeby mamy swoje krzawy, krzaki, tylko po to, żeby właśnie pokazać, że nasza technologia jest na drugim poziomie, że na dole ma rosnąć roślinność, sady, drzewa, żeby nasza planeta nie musiała być betonowana, proszę Państwa, zalana asfaltem, żebyśmy nie musieli w nią ingerować tak jak do tej pory. To jest jeden właśnie z pokazanych systemów naszych eko. Obok na zdjęciu wykorzystanie konstrukcji sztywnej, czyli pojazdy te szybkościowe, to osobowe, jak również można wykorzystać do transportu, proszę Państwa, towarowego. Natomiast w głębi pokazana jest nasza stacja dokująca, na której w tej chwili mamy zamontowane na dolnej partii muzeum i w górnej części taką strefę wypoczynkową i wyładunku dla pasażerów. Proszę Państwa,
Mamy możliwość też w tych budynkach, które są adoptowane na, drodzy Państwo, na przystanki, te nasze strefy dolne wykorzystać do tak zwanych stref komercyjnych, gdzie możemy je wykorzystać na jakieś sklepy, usługi. To jest tylko jedna z możliwości do wykorzystania w naszym transporcie. Ale przyszłość, którą wiążemy z naszym projektem i największe zaangażowanie w tej chwili mamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Moi drodzy Państwo, we wrześniu 2018 roku rozpoczęła się budowa Centrum Innowacyjnego Skyway w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Emiracie Sharjah. Tutaj widzimy sposób taki komputerowy zagospodarowania tego terenu. My to robimy pod auspicjami i współpracy z uniwersytetami amerykańskimi. I tu mamy możliwość pokazania i wykorzystania naszej technologii, zarówno tej, którą będą poruszały się te pojazdy takie ciężkie, czyli do transportu towarowego, jakże i osobowego, na tym dolnym zdjęciu widać to, a także pokazanie, jak może to wszystko współistnieć z ekodomami, tak zwanymi ekohausami. Powiem Państwu taką informację, pokażę, że w tej chwili jako jedyni mamy możliwość budowania takich domów drewnianych na terenie tego kraju od kilkudziesięciu lat. To jest zdjęcia wykonane w roku 2019 pod koniec roku, gdzie realnie widzicie już Państwo sposób wykorzystania naszej technologii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym Centrum Innowacyjnym w Sharjah. Widzimy tutaj pojazdy i odcinek około 400 metrów, bo to jest taki odcinek testowy, pokazujący możliwości wykorzystania tej naszej technologii. I chodzi o to, że my wchodząc tam do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na rynek ten Bliskiego Wschodu, uzyskujemy kolejny taki dowód i potwierdzenie, że nasza technologia może działać w dowolnej strefie klimatycznej. A poza tym doświadczenie, które zdobywamy i klientów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich otwierają nam, proszę Państwa, drzwi na cały świat. Tak wyglądał ekotechnopark w 2015 roku. W 2015 roku, pod koniec roku, dostaliśmy, drodzy Państwo, tereny po byłym poligonie, takim bojowym pojazdem, jakiś tam czołgów. Teren był mocno zniszczony, tam ponad pół roku go fachowcy i budowlańcy rekultywowali, równali. To jest wizja, która była przedstawiona na rok 2016. Widzieliście Państwo na wcześniejszych slajdach, że również to się dzieje, że mamy właśnie tam te linie nasze testowe, że mamy grody, że mamy sady, bo to ma być ekotechnopark z taką naszą wizytówką, która pokazuje nasze możliwości i możliwości wykorzystania naszej technologii. Ekodomy. Jest to projekt, który jest współistniejący z naszą technologią, drodzy Państwo, transportu strunowego drugiego poziomu, bo budowa tych domów to jest w konstrukcji drewnianej, która wykorzystuje energię słoneczną, energię z odzysku ze spalania śmieci, energię wodną, a jednocześnie powoduje to, że my poprzez naszą technologię możemy dostarczać materiały, jak również współistnieć w nowych osiedlach, bo to jest tylko wycinek tego, co zobaczycie Państwo na następnym slajdzie. Tu mamy tak zwane miasto linearne. To jest w ogóle nowe pojęcie w urbanistyce, gdzie za pomocą naszego transportu może współistnieć cudowne miejsce, które jest dla natury dobre, wspaniałe, współgrające, gdzie na naszej kratownicy możemy poprowadzić transport zarówno towarowy, jak i osobowy, gdzie oprócz tego na tych naszych podporach, na tych naszych traktach możemy dodatkowo zamontować zarówno prąd, wodę, jak i światłowód i te wszystkie takie sprawy związane z mediami. Możemy przechodzić przez budynki, mieszkać w wysokich budynkach, na których są ogrody i do tego wszystkiego wykorzystywana jest nasza technologia, ale również to, że od ubiegłego roku produkujemy wysokiej jakości humus, który
ma być wykorzystany do zazielenienia terenów pustynnych przy plażach i tym właśnie między innymi wyjęliśmy naszych partnerów z Bliskiego Wschodu. Także podsumowując, Skyway to przede wszystkim transport innowacyjny, bo nie ma drugiego takiego, proszę Państwa, na świecie. Nie ma wszystko, co jest, jeżeli ktoś będzie chciał Państwu mówić, że to jest jak kolejka górska, to nie ma absolutnie z tym nic wspólnego. My jesteśmy jedyni niepowtarzalni i nie ma odpowiednika drugiego na świecie. Nadziemny, tak, bo jesteśmy przede wszystkim, transport nas prowadzimy na od 5 do 150 metrów nad ziemią. Także dla nas wszelkie trudności spowodowane z topografią terenu nie mają najmniejszego znaczenia. Z wysoką prędkością, bo osiągamy prędkości, które na dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, nasza konkurencja no nie jest w stanie nas dogonić, bo my możemy jeździć z prędkością nawet do 150 km na terenie miast. Bezpieczny, bo jest na drugim poziomie, czyli unikamy kolizji, natężenia ruchu takiego spowodowanego niebezpieczeństwo, że jeden pojazd wpadnie na drugi, ponieważ sterowane to jest wszystko przez najnowszą technologię i za pomocą technologii blockchainowej. Ekonomiczny, pokazałem Państwu przykłady, że my potrafimy zbudować za 3 do 8 milionów dolarów, co inni mogą tylko o tym pomarzyć, a poza tym dla naszych inwestorów, dla tych, którzy zainwestują pieniądze, stopa zwrotu jest najważniejsza, a nasza stopa zwrotu może się kształtować już na poziomie 7 lat, a metra, proszę Państwa, to dla przykładu 40 lat. Ekonomiczny poziom wcześniej, łatwo integralny, czyli możemy się zintegrować bezpośrednio z ruchem współistniejącym, czyli mam na myśli tutaj transport samochodowy, transport typu metro, czy jakieś tam galerie handlowe, bo możemy również, nie używając konstrukcji, przez takie budynki przejeżdżać i przyjazne środowisku, bo zużywamy mało takich materiałów, które są niekorzystne dla środowiska, robimy to ekonomicznie, przyjaźnie, bo taka jest przede wszystkim nasze hasło, czyli buduj Skyway, chroń planetę. To jest hasło przewodnie naszej firmy i myśl, która ma przyświecać każdemu, zarówno inżynierowi, osobom zajmującym się sprzedażą, jak tymi, którzy myślą, że w przyszłości będziemy inwestowali. Oby żyło nam się lepiej, dłużej i bezpiecznie. Jak to się wszystko zaczęło? Proszę Państwa, 78 rok to jest ta deska kreślarska, gdzie Pan Winnicki położył tą pierwszą kreskę swoją. Przez wiele lat próbował tą technologię wprowadzić z różnym skutkiem, aż doszliśmy do roku 2014, którą mamy w obecnej chwili, czyli to jest nasze takie społeczne finansowanie tego projektu za pomocą profilingu, czyli finansowania społecznościowego. Wcześniej mu to upadało z różnych powodów, kilka razy próbował to wprowadzić, mianowicie naciski polityczne i finansowe powodowały to, że ta technologia nie zaistniała do tamtej pory. Niemniej w tej formie mamy ją od roku 2014, najpierw pierwsze lata, te do 2015-16, czyli ta inżynieria, te budowy, te wszystkie sprawy związane z projektowaniem. Następnie mamy konstrukcję w 2016. Ja w tym roku dołączyłem, wielu naszych partnerów z Polski dołączyło w tym roku do projektu. To wtedy był jeszcze bardzo projekt o dużym ryzyku. Te projekty są związane z ryzykiem, proszę Państwa, ale jeżeli weźmiemy dzisiejszy rok 2020 do 2016, to jest równie współmierne, to było wtedy i dziś. Ale my kochamy ten projekt, jesteśmy wizjonerami, a to wizjonerzy przesuwają i popychają świat do przodu. W roku 2018 była pierwsza demonstracja, więc to, co Państwu pokazałem wcześniej, że można było te nasze pojazdy już zobaczyć, a rok 2018-19 to już są podpisane wstępne kontrakty i budowa naszego ekotechnoparku już w pełni z naszą technologią, z pojazdami, które już uzyskały pierwsze certyfikacje. Rok 2020, czyli mamy tutaj realizację wcześniej zamierzonych naszych planów. W tej chwili przenosimy nasze wysiłki na rynek światowy. Szkoda, że nie ma w tym roku Expo 2020, bo mieliśmy się pokazać dosyć mocno z tą naszą technologią.
Niestety świat przez pandemię został troszeczkę w tyle, ale pan Junicki odpowiedział nam na to pytanie bardzo dobrze, że to nie ma problemu, bo będziemy budować następne rzeczy i takim kolejnym projektem, który zrobimy jeszcze do roku 2021 na samym Expo będzie, proszę państwa, wybudowanie linii tej dla tych e-kontów, czyli dla przewożenia kontenerów w tym naszym centrum innowacyjnym w Szardzie. Poza tym mamy podpisany kontrakt na budowę odcinka komercyjnego, proszę państwa, w Dubaju. To jest 15 km z 21 przystankami. To wszystko powstanie na przełomie roku 2000-2021. I tam, no już lepszego miejsca nie możemy sobie na ziemi wymyślić jak Dubaj, bo byliśmy w tamtym roku z grupą naszych partnerów, zobaczycie państwo za chwilę. To jest tak wspaniałe miasto, tak wspaniałe obiekty, najnowocześniejsze i my znaleźliśmy się w najlepszym miejscu na ziemi, gdzie zaczynamy od Dubaju, w którym będziemy naszą technologię już wykorzystywać komercyjnie, ale jednocześnie pokazywać ją światu. Nasz projekt składa się z tak zwanych 15 etapów. Wszystko zaczęło się w roku 2014, zakończy się w 15 etapie. Etap 15 jest niebawem, bo my mamy już etap 14, pierwszy podetap. I drodzy państwo, tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli do tak zwanego czasu, gdzie możecie zostać inwestorami i partnerami Skyworth Community. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze raz powtarzam ten jakże ważny komunikat. Drodzy państwo, powtarzam po raz drugi, powtarzę to jeszcze raz. Do dnia 22 maja 2020 roku można zadać pytania na podstawie wypełnionej ankiety. Link poniżej. Do prawnika Skyway, pana Masłowa i członka zarządu SWC, pana Suchodoliewa. Pytania dotyczące wszelkich waszych wątpliwości, pytań odnośnie technologii, jak również waszych udziałów, to co macie robić z waszym dziedziczeniem, jak macie wykorzystać tokeny, które w tej chwili niebawem zostaną uruchomione. Na te pytania odpowiada przede wszystkim pan Suchodojew na Telegramie, ale mamy taką możliwość zadać mu to pytanie osobiście, jak będziemy mogli wykorzystać te tokeny. Zwróćcie uwagę na ten temat, jak również zadajcie pytanie dotyczące waszego dziedziczenia, bo to jest dosyć istotna sprawa, a pan Masłow ma na to bardzo dobrą odpowiedź i receptę na dzień dzisiejszy. Te pytania macie zadać w języku polskim, w ankiecie, która zajmuje raptem 4 pozycje. Bardzo szybko się to wypełnia z taką końcówką do odprawienia albo prześli i to jest cała praca, którą wykonujecie. To mamy zrobić do jutra, do godziny powiedzmy 20 tam drugiej czasu polskiego, bo to jest zero czasu moskiewskiego. Na te pytania, moi drodzy państwo, odpowiedzi będą przedstawione na specjalnym webinarze, tak zwanym Telemoście, który odbędzie się 25 maja o godzinie 19 naszego czasu. My link do tego spotkania podamy państwu albo w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek, najpóźniej rano. Dlatego, że linki do spotkań na tej aplikacji Mirapolis, której nadaje w tej chwili Skyworth Community, wydawane są w piątek. I to w zależności, jak tam informatycy przydzielą nam pasmo. Niemniej to, co wam leży na sercu, na wątrobie, myślcie, zastanawiajcie się i piszcie, bo tu uzyskacie najpraktyczniejszą, najprawdziwszą prawdę z samego źródła. Wracamy do prezentacji. Aby zostać, proszę państwa, udziałowcem i inwestorem w Skyworth Community, trzeba spełnić dwa warunki. Przede wszystkim zapisać się, zarejestrować. Rejestracja w firmie jest za darmo, nie musicie państwo tego robić. Zaraz myślę, że musicie wpłacać jakieś pieniądze. Nie, bo jak to mówią w marketingu sieciowym, są dwa sposoby na to, żeby zaistnieć. Albo się ma pieniądze, albo się ma czas. Jak się ma pieniądze, to kupujemy tę możliwość naszych udziałów w tak zwanych pakietach, albo poprzez naszą pracę marketingową szukamy partnerów, którzy chcieliby zainwestować w projekt i wtedy z uzyskanej prowizji na tak zwanym specjalnym koncie bonusowym możemy uzyskać dodatkowo
prowizję, która nam wejdzie za pozyskanie partnera dla projektu. Mamy kilka tych pakietów, proszę Państwa, w zależności od zaangażowania, w zależności od kwot, które chcemy inwestować, mianowicie pakiety specjalne, to są pakiety, które są gotówkowe, mamy pakiety dla dzieci, mamy pakiety na raty i mamy za gotówkę. Kilka zdań o tych pakietach. Pakiet Minotrans to jest pakiet, który został wprowadzony na rynek w 2016 roku dla takich dynamicznych inwestorów, którzy inwestują w kwotę około 3000 dolarów w danym etapie, w danym podetapie. I to ten pakiet różni się tym od pozostałych, że każdy następny zakup powoduje to, że wzrasta nasze dyskonto, czyli tak zwany nasz zysk, bo my inwestujemy ileś centów na dolara. I to przelicza się mniej więcej tak, drodzy Państwo, że kupując udział, on w zależności na jakim jest dyskoncie, po zakończeniu 15 etapu powinniśmy uzyskać cenę 1 dolara za nasz udział. Jeżeli tutaj widzicie pakiet Inotrans w pierwszym zakupie 33 dyskonto, to mamy 33 tysiące udziałów, czyli wstajemy centa na dolara, proszę Państwa, i mamy w tej chwili ilość udziałów odpowiada ilości dolarów. Tak możecie sobie najprościej przeliczyć. I tu z kolejnym takim zakupem ta wartość tych naszych udziałów wzrasta. Drugi pakiet to jest pakiet start w wartości 600 dolarów. To jest dla takich intensywnych też partnerów, którzy kupują dzień po dniu. Czyli kupujemy w pierwszym dniu 300, w drugim 300, pakiet się zamyka. Czekamy na zarejestrowanie, później w rejestrze partnerów i możemy pisać o taki certyfikat papierowy, jeżeli Państwo to chcecie, jeżeli nie, to wydrukujecie sobie z komputera. Następny pakiet to są pakiety dla naszych Lusińskich, naszych dzieci. Pakiety, które są na raty, z tym, że tutaj informacja jest taka, że te pakiety rejestrujemy na rodzica albo opiekuna, natomiast w momencie uzyskania pełnoletności one przechodzą na własność naszego dziecka. Bo do tego pakietu należy jeszcze dołączyć, drodzy Państwo, metrykę urodzenia. Później pakiety takie dla dużych inwestorów, pakiety na raty, moi drodzy Państwo, od 150 tysięcy dolarów do 25, to są pakiety gotówkowe do takich dużych inwestorów, tak zwanych krupnych, jak to mówią w branży, z dużą ilością udziałów, z dużym dyskontem, bo tu już mamy dyskonto 57, to jest naprawdę poważne dyskonto za 150 tysięcy dolarów. Mamy również duże pakiety na raty. Tu płacimy sobie 10 rat jednakowych przez 10 miesięcy nieoprocentowanych. Ja mam takich partnerów, znam takich partnerów, którzy sobie w ten sposób inwestują, nie wydają całych pieniędzy i takie pakiety najpopularniejsze, drodzy Państwo, pakiety od 250 dolarów do 2000, tak zwany start, senior, stabilny i biznes. Chciałbym się tutaj chwilę zatrzymać nad tymi pakietami i omówić formę inwestowania, jaką możemy dzisiaj zrobić. Mianowicie, drodzy Państwo, nasi partnerzy mają trzy sposoby inwestowania w Skyward Community. Pierwszą rzeczą to kupują sobie udziały, przychodzi czas sprzedaży, sprzedają i zapominają. Druga, kupują, proszę Państwa, wchodzą na udziały na giełdę, czekają na podwyższenie wartości, mogą sobie zatrzymać, mogą sprzedać. Każdy ma własną wolę, własną drogę. I trzecia, te osoby, które mają, trzymają i oczekują wypłaty dywidendy albo trzymają sobie to na tak zwaną misję życia. Wszystkie formy, proszę Państwa, są jak gdyby dozwolone. I możecie z każdej skorzystać. Ja mam taki swój pomysł, taki mój patent, który przenoszę, implementuję do moich partnerów. Jak możesz, to kup sobie duży i mały. Ja mówię, że małe to są zawsze te 250-500. Nikogo tu nie obrażam, bo dla innych osób może być to duży pakiet. Niemniej, jeżeli stać Państwa na takie i na taki wysiłek, że jak tam zapłacicie 200, to i zapłacicie, jak kupicie za 2000, to możecie kupić za 250-500. I ten mniejszy pakiet trzymać do momentu sprzedaży, tej finalizacji, bo wtedy uzyskamy tutaj z takiego pakietu na przykład senior 13 tysięcy, to liczymy, że to jest 13 tysięcy dolarów. Kupiliśmy do tego pakiet biznes
za 2000 dolarów, więc nasza inwestycja to była 2,5 tysiąca dolarów. Uzyskujemy kwotę ze sprzedaży seniora na poziomie 13 tysięcy dolarów, płacimy podatek, odliczamy własną inwestycję i mamy, proszę Państwa, ciekawy zwrot naszych zainwestowanych pieniędzy, a ten wyższy pakiet zostawiamy sobie na, jak to mówię, na emeryturę, na dywidendę. Możliwości jest tutaj naprawdę cała masa. Ale proszę Państwa, nie byłoby tutaj nic innego, gdybyśmy nie powiedzieli o tym, co się wydarzyło w tym tygodniu. Otóż firma w dobie kryzysu wyszła nam z niesamowitą ofertą. Proszę Państwa, czegoś takiego nie było w firmie od lat. Promocja inwestycyjna Step Up 2020-2021. Z dyskontem 1 do 60 i 1 do 100. Drodzy Państwo, od ponad 5 lat projekt Skyway jest wspierany przez setki tysięcy inwestorów i partnerów na całym świecie. Każdy z nich uwierzył w projekt i pomógł mu osiągnąć znakomite wyniki. Kierownictwo projektu dziękuję wszystkim inwestorom, którzy nadal inwestują w projekt nawet w czasach kryzysu gospodarczego i pandemii. I żeby zaopatrzyć się w taki pakiet, z takim dyskontem, a to jest dyskonto, drodzy Państwo, na poziomie 9-10, jak to było w roku 2018, mamy rok 2020, drodzy Państwo. Możecie to zrobić i zainwestować od 600 do 1200 dolarów na poziomie dyskonta 1,60. Chcę Państwu coś pokazać dla uzmysłowienia sobie, jaka to jest wspaniała oferta. Patrzmy, pakiet 600 dolarów na raty ma dyskonto 1 do 60. Natomiast pakiet w tej chwili oferowany za gotówkę w największej formie, której możecie kupić za 150 tysięcy dolarów, ma konto 57. Zobaczcie, jaka tu jest przepaść między tą kwotą 150 tysięcy dolarów do 600. Ale te pakiety, proszę Państwa, mają pewne warunki. I dlaczego ta promocja w ogóle została uruchomiona właśnie teraz? Z powodu pandemii koronawirusa na świecie następuje recesja gospodarcza i redukcja dużej ilości miejsc pracy. Aby zwiększyć motywację partnerów do budowy biznesu w Skyward Community i utrzymać wielkie tempo rozwoju projektu Skyway, w tym trudnym czasie zarząd postanowił zaoferować szczególne, atrakcyjne warunki inwestycyjne. Ten pakiet 1,60, 1 do 100, proszę Państwa, polega na tym, że to jest inwestowanie progresywne. Z każdą naszą wpłatą wzrasta nam dyskonto. I teraz załóżmy, że wpłaciliśmy sobie pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą ratę. I nie daj Boże, podwinęłaby nam się noga, że z jakichś powodów, drodzy Państwo, nie moglibyśmy płacić dalej, to w tym momencie ten pakiet jest zamykany na tym poziomie i z takim dyskontem zostajecie Państwo i z taką ilością wpłat w zamkniętym pakietem. Nie ma możliwości zainwestowania kilku rat do przodu. To znaczy jest taka możliwość, zwróć, źle powiedziałem. Można zainwestować kilka rat do przodu, na przykład 3-4, ale to nie powoduje tego elementu, że wy dopiero, przykładowo, dzisiaj mamy 21 maj, zapłaciliśmy 3 raty, czyli następna rata będzie 21 sierpnia. Nie, nie ma czegoś takiego. 21 czerwca powinna być następna terminowa wpłata raty czwartej. Jeżeli tego nie zrobicie, cofną wam ten pakiet i skończycie na takim dyskoncie, na jakim zakończyło się ostatnie inwestowanie. Drodzy Państwo, jest to niesamowita okazja dla wszystkich inwestorów, którzy na dzień dzisiejszy są w Skyward Community, którzy mają pakiety dla naszych przyszłych partnerów, bo takie dyskonto, które jest tutaj, to jak to mówią moi czescy i nasi słowaccy przyjaciele, to se ne wraci. Tego nie będzie więcej. Dyskonto 1 do 1000, te, które mamy po prawej stronie, zauważcie Państwo, to jest pakiet za 1200 dolarów. Bezprocentowo płacony przez rok czasu, przez 12 miesięcy, daje nam dyskonto na poziomie 100 i 120 tysięcy udziałów. To jeżeli się tutaj cofniemy do tabeli i weźmiemy pakiet stabilny, który ma w tej chwili 31 tysięcy za 3000 dolarów, to mamy trzykrotnie więcej. To jest, proszę Państwa, ilość, co się kupuje teraz w granicach 5,5 tysiąca dolarów za 3000. Więc zastanówcie się mocno, ta
Promocja jest tylko i wyłącznie do 30 czerwca godziny 22 polskiego czasu. Jeżeli możecie, jeżeli chcecie, inwestujcie tylko z tą informacją dla Was i dla Waszych partnerów, że konto to, jeżeli spóźnicie się ze spłaceniem raty, zostanie zamknięte i nie ma możliwości powrotu. Dlatego proszę Was, zastanówcie się jeszcze raz i inwestujcie, jeżeli możecie. Kilka słów dosłownie tak w przelocie o moim pobycie i potwierdzeniu, że jestem w projekt zaangażowany mocno i nasi partnerzy. Rok 2017, pierwszy ekofestiwal Marina Horka w 2017 roku. Siedzę tutaj w Unii Bajku z moimi partnerami. Wtedy jeszcze te pojazdy nie jeździły, bo nie miały certyfikacji dopuszczenia do ruchu. Rok 2018. Miałem tu już okazję być z grupą partnerów z Polski, moi drodzy Państwo, z moim synem, który wtedy miał niespełna 18 lat i po tym wyjeździe stwierdził, że tato, to niemożliwe, żeby to Amerykanie wymyślili. Ja mówię, synek, jakby wymyślili, to byś dzisiaj nie był inwestorem. I najlepszym przykładem, proszę Państwa, to jest to, że osoby, które to zobaczą w naturze, tak jak to wszystko działa, wracają i kupują następne pakiety. Rok 2019 szczególny, bo było nas tylko 5 osób z całej Polski, proszę Państwa, 5 osób na 3000 inwestorów. To jest coś, co po prostu mi się w głowie nie mieści. Ode mnie pojechały 3 osoby, ja czwarty i jeszcze jedna osoba, która była spod Krakowa i ręka. Bardzo Cię serdecznie pozdrawiam, jak dla mnie jesteś. Ale godnie reprezentowaliśmy ten nasz kraj, wyście nam Państwo i zarówno na festiwalu i na konferencji. Dlatego jeżeli chcecie to zobaczyć, jeżeli chcecie być pewni tego projektu, chociaż jak każdy projekt, startup, który jest objęty ryzykiem, to trzeba być na ekofestiwalu. Zobaczymy, jakie będą losy w tym roku. Ja jestem święcie przekonany, że będzie ten festiwal, bo w Białorusi nie ma tej całej takiej nagonki związanej z tą pandemią koronawirusa. A przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Dwie konferencje, rok 2018, tutaj jestem na zdjęciu z panem Junickim, i w roku 2019 ta nasza wąska grupa, która była wtedy na naszym wyjeździe 2019 rokiem. Muszę ich wymienić, bo to jest zaledwie kilka osób. Mariusz Jurecki, partner mój z Konina, Krzysztof Dawiduk z Rawy Mazowieckiej, Hubert Małecki z Konina, Irenka Krakowiak, nasza koleżanka spod Krakowa i Siergiej, który szykuje się na naszego tłumacza tu w Skywayu, który jest Białorusinem, ale od kilku lat mieszka i pracuje w Polsce, został przywrócony do naszej grupy. Proszę Państwa, konferencja to jest podsumowanie pracy Skyward Community przez rok działalności. Natomiast ekofestiwalu to jest pokazanie całej działalności Skyward Community, zarówno tej produkcyjnej, jak dla rzeszy i inwestorów i ludzi z całego świata przyjeżdżających. Dlatego gorąco Was zapraszam, jedźcie, zobaczcie i bądźcie z nami. I kolejny slajd, którym chciałem się tutaj z Państwem przedstawić. Jak wcześniej na samym początku prezentacji mówiłem Państwu, że ukończyłem szkolenie 3D Coaching, między innymi 7 osób i naszą dyrektor regionalną tutaj Natalią Fulter. Te osoby, które są tutaj na tym zdjęciu, to są wszystko ambasadorzy Skywaya. To są też osoby, które w tej chwili się szkolą, proszę Państwa, na speakeru, bo mamy nowe szkolenie, kolejne, to jest szkolenie już bezpłatne, które nam firma z naszymi liderami i naszymi członkami zarządu zaoferowała. Osoby, które chciały, podjęły tak zwaną rękawicę. Szkolimy się tutaj, żeby być właśnie dobrymi mówcami, żeby przedstawiać Wam Państwu ten projekt, żebyście te slajdy, które oglądaliście dzisiaj, czy one będą pokazywane w Polsce, w Japonii, czy w Nowym Jorku, to nie ma znaczenia, one wszystkie będą jednakowe, tylko mówcy będą mówić innym językiem, z inną ekspresją. Tego się uczymy, zapraszamy do następnej edycji, jak będzie, bo im więcej osób będzie mówiło o tym projekcie, proszę Państwa, tym szybciej go sprzedamy, tym szybciej uzyskacie swoje zwroty, swoich pożyczek, bo my na razie żeśmy pożyczyli pieniądze do firmy i zyska na tym świat i nasze przyszłe pokolenia i nasze rodziny. Zanim podziękuję Państwu za uwagę, jeszcze raz ponowię mój komunikat. Proszę Państwa, do 22 maja 2020 roku możemy zadać pytania na podstawie wypełnionej ankiety. Link poniżej.
Mamy te linki, jeszcze raz powtarzam, we wszystkich naszych forach społecznościowych, na Facebooku, gdzie możemy zadać pytania do członków zarządu odnośnie naszej technologii, odnośnie naszych udziałów z tym, jak to mamy dziedziczyć, tokenami. Wszystkie te pytania zadajemy do prawnika i do członka, do prawnika pana Władimira Masłowa i członka zarządu pana Aleksieja Suchodojewa. Natomiast odpowiedzi na te pytania będą na takim telemoście konferencji, która odbędzie się na żywo 25 maja o godzinie 19 czasu polskiego. Link do tego spotkania będzie przekazany najpóźniej w poniedziałek. Może się nam uda w piątek albo w sobotę. Wszystko jest uzależnione od tego, jak otrzymamy go od naszych informatyków. Dlatego proszę Państwa, jeszcze raz ponawiam apel i będę mówił to jeszcze, póki te pytania możemy zadać. Ja dzisiaj wysłałem 5 pytań na różne tematy. Ankietę możecie sobie kopiować, wykonywać ją ile chcecie razy i zadawać mnóstwo pytań do zarządu. Ja miałem możliwość przeczytania pytań Belgów i Łotyszy. Naprawdę były trudne pytania i pan Masłow odpowiadał na nie w sposób bardzo precyzyjny. Dlatego jeszcze raz ponawiam apel. Piszcie pytania do zarządu, bo tam jest źródło i tam uzyskacie pytania na swoje bolączki. Ja się z Państwem żegnam, żegnam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które będzie właśnie 25. Tam będę też miał krótkie wystąpienie razem z Grzesiem Hutnikiem, zanim nastąpi spotkanie z zarządem. Następny mój webinar jest bodajże chyba 26 i 8. Zobaczymy, czy będziemy mówić o technologii, czy o duplikacji, bo i takie materiały do nas docierają. Duplikacja to jest dla partnerów, którzy będą mieli ochotę na współpracę i budowanie struktury. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Trzymajcie się Państwo ciepło. Życzę dobrych przemyśleń i jeżeli możecie, inwestujcie, bo taka okazja jak w tej chwili w naszej promocji Startup 2021 się nie powróci. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mm-hmm.